Cześć Grzybofile, witam Was 28 kwietnia z okolic Gdowa. Jak więc pewnie się już domyślacie z moich wcześniejszych nagrań, będziemy sobie dzisiaj sprawdzali moje stanowiska naparstniczek. Ubiegłoroczne moje stanowiska naparstniczki czeskiej i naparstniczki stożkowatej. Ale tu wszystko jest zarośnięte, ale jakie zielone. Przepraszam za tę chaotyczność, ale stosunkowo dawno mnie tutaj nie było. Ostatnio, jak wiecie, biwakowałem sobie przez 3 dni w lesie, w zupełnie innej części Polski, co możecie zobaczyć zresztą na całej osobnej playliście. Tak więc po stosunkowo długiej przerwie wielodniowej znów odwiedzam tutejsze lasy łęgowe. Tak ciekawe, jeżeli chodzi o moje ubiegłoroczne doświadczenia z nimi związane. I tak piękne, jeżeli chodzi o tę porę roku. Bo jak widzicie, tutejsza przyroda już na całego budzi się do życia. Jest wszystko pięknie zazielenione. Stosunkowo też ukwiecone. No i bardzo jestem ciekaw, czy się pojawiły naparstniczki, czy się jeszcze nie pojawiły, czy w ogóle w tym roku się pojawią. Bo oczywiście tutaj niczego pewnym być nie można. Różnie to bywa, mogą sobie z powodzeniem zrobić przestój. Nie muszą co roku wydawać owocników. No ale jako, że w ubiegłym roku mniej więcej o tej samej porze je tutaj znalazłem, to był 20 któryś kwietnia gdzieś, no to chyba już jakaś szansa jest. O ile wręcz nie jest za późno, bo to również wykluczone nie jest. No ale starajmy się być dobrej myśli. Mamy w każdym razie stosunkowo ciepły dzień. Jakieś 15-16 stopni. Słońce, póki co korzystajmy z tej pogody. Do moich naparstniczkowych miejsc jeszcze nie doszedłem, a już przypadkiem, filmując kwiaty, udało mi się namierzyć inny gatunek jadalny, i to w przeciwieństwie do naparstniczek niechroniony, mianowicie czarki, które również już tutaj Wam pokazywałem. Nawet widzę teraz, że jest ich więcej niż sądziłem. Tutaj jest jedna ukryta tak, że idąc być może bym jej nie zauważył, pewnie bym ją przeoczył. Widzicie? Nie mam wyczucia, patrzę w ekran, a ja powinienem patrzeć tutaj, gdzie tym patykiem gmyram bezpośrednio. Tu się schowała. Trochę taka w nietypowej nieco formie. A tu są takie bardziej charakterystyczne dla swego gatunku czarki. Austriackie lub szkarłatne. Nie będę ich może wygrzebywał. To dopiero początek. Zresztą nie mam nawet ze sobą kosza. To bardziej się dziś nastawiałem na filmowanie niż na zbieranie grzybów. O tym moim dziś bardziej filmowym nastawieniu może świadczyć również statyw, który być może widzicie przytwierdzony do plecaka. Nie jest to statyw przyczepiony z rozpędu po właśnie moim biwaku trzydniowym, gdzie oczywiście ze statywem się musiałem wybrać. Bynajmniej nie o to chodzi. Po prostu dziś chciałem podjąć drugą próbę, drugi rok z rzędu, dotyczącą tego samego zamiaru, który powziąłem w ubiegłym roku. Czyli próbę nakręcenia osobnych dwóch filmów o dwóch gatunkach naparstniczki. Teraz walczę ze sobą, czy na pewno tutaj filmować, czy może jednak patrzeć pod nogi bardziej. Ale to jeszcze nie jest ten sektor. Może jeszcze mogę sobie iść kawałek, patrząc bardziej w kamerę. Tak więc w ubiegłym roku, jeżeli oglądaliście moje ubiegłoroczne nagrania, to wiecie, że ja tutaj zlokalizowałem bardzo małe swego czasu naparstniczki i potem chciałem tutaj wrócić, żeby zrobić o nich osobne nagrania. No ale niestety, gdy do nich wróciłem, to już się nie nadawały za bardzo do oglądania. W każdym razie nie były na tyle reprezentacyjne, a przede wszystkim reprezentatywne dla swojego gatunku, bo już były w formie zejściowej, żeby służyły mi jako obiekty do osobnego filmu o gatunkach. Tak więc łudziłem się, że może w tym roku się uda. No zobaczymy. Jeśli tak, to spędzę tu na najbliższe naprawdę wiele godzin, bo takie nagrania trochę mi zajmują.
No ale na razie kręcę dla Was to, co kręcę, to, co teraz widzicie, czyli ogólne dzisiejsze nagranie z wypadu do lasu. Mam nadzieję, że okaże się też ono nagraniem z grzybami. Jak widzicie, jest tutaj stosunkowo mokro, zwłaszcza w okolicach takich małych strumyków jak ten, spadający zapewne dalej do Raby i do rzeki najbliższej. No ale czy to się okaże wystarczające do tego, żeby myśleć o grzybach? Zobaczymy. Czarki są trochę mniej wymagającymi grzybami, jeżeli chodzi o wilgotność, niż napastniczki. No ale... ale kto wie. Bardzo byłbym rad. A teraz widzę coraz więcej czarek. Chociaż charakterystycznie dla siebie są często poukrywane, zobaczcie. Nie są takie łatwe tutaj do wypatrzenia. O, tutaj. Ale niech sobie rosną. To są nadal pojedyncze owocniki. Szukamy dalej. Jakiegoś zwierzę chyba wypłoszyłem. Ale to chyba tylko ptak był. Oczywiście marzą mi się tutaj też gatunki, których tu jeszcze w ubiegłym roku, bo przypomnijmy, że dopiero od ubiegłego roku tutaj w ogóle przyjeżdżam, nie znalazłem, czyli też inne rzadkie grzyby wiosenne, chociażby piestrzenica olbrzymia, chociażby smarc półwolny. Tutaj możliwości trochę jest, więc miło by było, no ale nie ma co chyba wymieniać tutaj całej długiej listy potencjalnych gatunków, skoro może być różnie. Może się okazać, że żadnego z nich tutaj nie ma, ale równie dobrze może ich być znacznie więcej niż zakładam. Takie pozytywne niespodzianki też są realne. Naprawdę nie wiem, na ile mi ufacie, ale przysięgam z ręką na sercu, że to nie było ustawione. Chwilę wcześniej powiedziałem o tych kilku dodatkowych gatunkach. Minęło 10 sekund może? Przysięgam. Naprawdę, nie, to aż niewiarygodnym się wydaje. Jestem w niebo wzięty, chociaż znalazłem stary owocnik, taki już mocno podniszczony. Ale aż nie mogę mu wierzyć. Coś mi mignęło przed oczami. Tu przed chwilą filmowałem. No, 5 metrów może przeszedłem. Mówiąc o... ojej, przepraszam, już jestem na tyle teraz podekscytowany, że nie potrafię sklecić sensownie zdania. Zobaczcie, co tu mamy. Jest grzyb, prawda? No i jest to, drodzy Państwo, właśnie smarc półwolny. To nie jest już smarzówka. Jest stary, jest podziurawiony. Robale go już zżerają. Ale teraz muszę i dokładnie się porozglądać, bo stosunkowo niewielkie są szanse, że to jest jedyny owocnik, jaki tu wyrósł. Z powodzeniem może ich być więcej. Teraz mamy rzadką okazję rozglądania się na żywo. Wy i ja. Najgorzej będzie. Największą kompromitacją dla mnie będzie, jak wy coś wypatrzycie potem na nagraniu, czego ja nie wypatrzyłem teraz, bo ja patrzę teraz bezpośrednio na ziemię, a nie w aparat. No ale tego jegomościa wypatrzyłem. Był tuż przy mojej ścieżce. Może faktycznie będzie tylko on. Jej, ale się cieszę. To jest trzeci gatunek, tak rzadki, trzeci gatunek smardzowaty z rodziny smardzowatych, jaki tutaj znajduję. I po raz pierwszy jest to ten gatunek, czyli właśnie smarc półwolny. Mamy więc odpowiedź na najważniejsze pytanie, mianowicie nie jest za wcześnie na tego typu grzyby w tej okolicy. Może być za późno. To się okaże, jeżeli smardzówki czy napastniczki, bo napastniczkę czeską nazywa się też smardzówką czeską, czy ogólnie mówiąc napastniczki, uda mi się gdzieś znaleźć, czy nie, ale już jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ja się tu spokojnie porozglądam, może jeszcze coś uda się wypatrzeć. Jestem tym bardziej zadowolony, że chyba nawet
jest szansa, aby bez wydobywania tego owocnika z podłoża pokazać wam, jak wygląda od spodu, a więc pokazać wam, w jaki sposób przyrasta jego główka. Mianowicie przyrasta w taki właśnie półwolny sposób, połową swej wysokości. W tym przypadku, jak widzimy, niedużej wysokości, przyrasta właśnie do trzonu. W przypadku napastniczki czeskiej przyrastałaby ona tylko swym samą górną częścią, samym swym wierzchołkiem. No tutaj może też doskonale to niestety nie jest widoczne, ale myślę, że trochę jest. No i ogólnie rzecz biorąc, żebra są dużo wyraźniejsze na główce. Ta struktura trochę przypominająca plaster miodu, jak widzicie, niż w przypadku smardzówki czeskiej, czyli napastniczki czeskiej inaczej, u której są to takie niemrawe żebra. Jest to takie zmarszczenie bardziej podobne do powierzchni główek piestrzenic niż smardzów. A tutaj mamy główkę właśnie podobną, no coś pomiędzy nimi, ale bardziej jednak podobną do smardza niż do smardzówki czy napastniczki. Ojej. A do napastniczki stożkowatej to już w ogóle, bo ona ma niemalże niepofałdowaną, nieznacznie pofałdowaną główkę, no i znacznie, znacznie mniejsze owocniki. Ten jest jednak, jak na tego typu grzyby, stosunkowo spory. Ponad 10 cm wysokości spokojnie teraz mierzy. Ojej. Nie jest szczególnej urody, ja wiem, więc może was zanudzam pokazując tak długo, ale mam nadzieję, że przy okazji parę informacji o tym gatunku udało się przemycić. Ale musimy ruszać dalej. Teraz się będę bał, czy deszcz mnie stąd nie wygoni, bo troszkę się chmurzy. Ale ja tu chyba zabawię. Dopóki tylko sił mi starczy. Bo wydaje mi się, że dziś jest ten dzień, kiedy warto przeszukać ten las porządnie. Ale chwila, moment. Zanim stąd odejdę, to spójrzcie. Jest jednak kolejny owocnik. Ten jest już przewrócony. Teraz się do niego dogrzebiemy. Ledwo go wypatrzyłem. Widzicie? Ten sam gatunek. No ale właśnie już przeżarty. Mocno stożkowata główka. Tak sobie wygląda. Dobrze, będziemy szli dalej. Ale się cieszę. Może ich tu jeszcze trochę być, ale skoro nie widzę ich ponad linią roślinności, no to najwyraźniej, jeżeli tutaj są, to są to właśnie takie zajściowe owocniki, których pokazanie wam i tak pewnie by wiele nie dało. Miło by było znaleźć jakieś jeszcze w lepszej formie. Ja sobie wpiszę jeszcze w nawigacji oczywiście lokalizację tego stanowiska, a w międzyczasie mogę wam pokazać, jak właśnie wygląda okolica. Takie zarośla, generalnie rzecz biorąc, liściaste, w pobliżu właśnie tamtego strumyczka, który wam pokazałem. W lesie łęgowym, a więc nadrzecznym, żyznym. Tak to wygląda, taka sytuacja. Ale radocha. Widzicie sami, nie ma co się bać zapyszania. Chociaż ja autentycznie się bałem wspomnieć o smardzu półwolnym, czy właśnie o piestrzenicy olbrzymiej. Bo bałem się, że to będzie jakieś zapyszenie troszkę. Nie wiem dlaczego, nie wydaje mi się, żebym był przesądny, ale z jakiegoś powodu znam, że nie ma sensu mówić o tym, dopóki ich nie znajdę. No i proszę. Czyli idąc tą drogą, może jeszcze piestrzenica olbrzymia nas czeka. Nie, to już byście chyba mi nie uwierzyli, jakbym naprawdę znalazł jeszcze dziś piestrzenicę olbrzymią. To bym wyszedł na jakiegoś jasnowidza wręcz. Zważywszy, że ani smardza półwolnego, ani piestrzenicy olbrzymiej nigdy wcześniej tutaj nie zlokalizowałem. Tak czy inaczej ruszamy dalej. Kilka metrów dalej natrafiłem na kolejny trop grzybowy. Ale tutaj mamy sam trzon, więc nie będę się wymądrzał. Może jakoś bardzo. Wygląda mi to raczej na trzon napastniczki stożkowatej. Choćby za sprawą samych rozmiarów, samych jego proporcji. No ale niestety główki nie ma, więc możemy tutaj sobie tylko gdybać. Ale to oznacza, że ja naprawdę chyba będę bardzo skrupulatnie gdzieś tutaj przeczesywał teren. I chyba nie będę tak bardzo stawiał na dotarcie do znanych mi stanowisk, ile na skrupulatne właśnie
Powtarzam się, wiem, ale już jestem na tyle przejęty, że nie zwracam na to nawet uwagi. Na skrupulatne przeczesywanie terenów, w których do tej pory napastniczek ani żadnych tego typu grzybów wiosennych nie znajdowałem. Bo najwyraźniej w tym roku one się pojawiły. Ja tutaj w ubiegłym roku też chodziłem, chadzałem tędy bez właśnie takich efektów w postaci smardza. Choć smardz ten to też kwestia... Ojej, jest kolejna smardzówka. Zobaczcie. Właśnie, nie smardzówka, już przepraszam, plączą mi się... już nie wiem, co gadam. Ale to z tego przejęcia. Jest kolejny smardz półwolny, zobaczcie. Jak cudownie. No ten jest w nieco lepszej formie. I tu już nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś miał przy tamtych owocnikach, bo przy takich zasuszonych to w sumie może być wam ciężko ocenić, czy to na pewno były smardze, czy to nie były smardzówki, czyli napastniczki czeskie mam tutaj na myśli. No to tutaj takiej wątpliwości nie ma właściwie. Widać wyraźnie, że jest to smardz półwolny. Zaraz go odsłonimy trochę. Nie no, moi drodzy, jestem w raju. Spójrzcie, tutaj mniejszy owocnik, piękny, też się zaraz do niego dobiorę. Teraz tak chaotycznie trochę kręcę, na żywo po prostu pod wpływem emocji, ale zaraz postaram się godnie je zaprezentować wam. Dajcie mi tylko ochłonąć. Spójrzcie sami na tę piękność. Ma około 3-4 cm wysokości. O, tutaj widzę jakiś trzon jeszcze. Nie wiem, czy to dostrzeżecie pomiędzy liśćmi. Tam coś jest. Tam coś jest. Zaraz się dowiemy. No, oczywiście, że jest. Spójrzcie. Moi drodzy, kolejny owocnik. O, ale jak tu będziemy mieli piękną okazję pokazania właśnie tego sposobu przyrastania główki. No perfekcyjnie. Sami widzicie, nie ja to zrobiłem. Ja go znalazłem w tej chwili w takim stanie. Nie uszkodziłem tego owocnika, bo przypomnijmy, że są to grzyby chronione. On już jest uszkodzony. Trochę zeschnięty nawet. Ale cudownie. Widzicie, główka przyrasta tak mniej więcej do połowy swojej wysokości. Jest półwolna, stąd właśnie nazwa w tym przypadku. Od połowy w dół jest nieprzyrośnięta i krawędź jej również nie przyrasta do trzonu, ale ta górna połowa, mniej więcej oczywiście połowa, jest przyrośnięta. Cudownie to tutaj widać. Ojejku, ale emocje. Co za cudowny dzień. A ja dopiero wszedłem do lasu. Dopiero co. Tego typu grzyby, jak właśnie napastniczki czy smardze wyniosłe, lubią rosnąć gromadnie. Więc nie powinno tak bardzo nas dziwić, że mamy tu raz, dwa, trzy. Zobaczcie, jak blisko siebie. I tym bardziej nie powinno nas dziwić, że jest i czwarty za mną. Bo przed chwilą się obejrzałem. I tutaj na samej ścieżce. Jakimś cudem go nie zadeptałem na szczęście. Spójrzcie, kolejny jegomość. Zaraz go odsłonię. Spójrzcie sami. Przepięknie się tu prezentuje. Bardzo dorodny, chociaż nie za duży. Też ma około 4-5 cm wysokości. Ale bardzo proporcjonalny. Niewyżarty. Ten jest jeszcze w pełni formy. I może nawet jeszcze podrośnie, jeżeli opady odpowiednie mu na to pozwolą. No to ja muszę być tutaj naprawdę bardzo ostrożny teraz. Bo tu się dzieje tyle cudowności. To nadal są niewielkie owocniki. Bo akurat smardze półwolne mogą dorastać do naprawdę okazałych rozmiarów. To są właściwie jedne z większych smardzowatych. Jeśli nie największe. Dobrze, rozglądam się dalej. Ja naprawdę nie wiem, jak i kiedy wyjdę z tego lasu. Przemieszczam się tak rekordowo wolno. Ale nie sposób inaczej do tego podchodzić. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dojdę dzisiaj w te miejsca, gdzie tamte napastniczki w ubiegłym roku znalazłem, bo to jest no, z pół godziny marszu. W takim tempie to jutro rano może tam dojdę.
Nie no, oczywiście żartuję, nie będę tutaj nocował. Dzisiaj nie jestem przygotowany na biwak, ale tu się dzieje tyle wspaniałości. Skoro ja po raz pierwszy mam okazję wam pokazać ten gatunek smardza półwolnego, no to chcę to zrobić możliwie kompleksowo, więc teraz będę szukał, czy czasem nie ma tu jeszcze ładniejszych owocników, jeszcze większych, bardziej dorodnych. Ojejeju. Nie sposób stąd odejść, gdzie ja nawet tak właściwie ich nie szukając, tylko idąc ścieżką dalej, i tak je zacząłem znów znajdować, więc cudowna sprawa. To jest najpiękniejsze właśnie w poszukiwaniach grzybów. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Możesz mieć nadzieję, możesz mieć plany, ale i tak natura cię zaskoczy tak pozytywnie, najlepiej właśnie jak zaskakuje, jak tym razem. Nie wiem, albo to nagranie będzie dla was pełne tych emocji, które ja tutaj mam i przez to przyjemne, albo będzie wyjątkowo nudne, bo będzie pewnie przepełnione moimi zachwytami, no ale na szczęście, przynajmniej póki co, jak widzimy, przemieszanymi z pokazywaniem naprawdę ciekawych, rzadkich grzybów. Jeszcze się chwilę tutaj porozglądam po tej okolicy. Ale zaraz ruszymy dalej. Ja już nawet przestałem patrzeć na kierunki. Nie mam pojęcia, czy się czasem nie kręcę w kółko. Po prostu tu, gdzie podłoże mi się wydaje atrakcyjne, wilgotniejsze, to zerkam od razu i kieruję swe kroki, żeby sprawdzić takie rewiry. Widzicie, to przy całym moim planowaniu, pisaniu scenariuszy, co to ja dzisiaj zrobię, co to ja nakręcę, takie miałem plany, żeby właśnie te osobne nagrania napastnicach dwóch gatunków kręcić. Wszystko bierze w łeb, gdy las powie mi: czekaj, czekaj, mam tu coś dla ciebie ciekawego, innego. Tego się nie spodziewasz. Mimo że się nie spodziewałem, to udało mi się zgadnąć, że no w sumie przewidzieć w jakiś sposób, ale to przewidzieć nie w sposób paranormalny, tylko w sposób taki, że po prostu wiem, jakie grzyby, jakie te typy lasów, jakie typy terenów, podłoża lubią. Więc było dla mnie, krótko mówiąc, logiczne, że skoro można tu znaleźć napastniczki, to również równie możliwe są właśnie smardze półwolne chociażby. Mimo że ich tu do tej pory nie widziałem, a trochę już do tego lasu przyjeżdżam, od ubiegłego roku właściwie. Właściwie w ubiegłym roku wielokrotnie tutaj byłem i ani jednego smardza półwolnego. A dzisiaj widzicie póki co ani jednej napastniczki. Tu może być też ten haczyk, że te gatunki się pozamieniały w tym roku i napastniczki przycichły, a uaktywniły się smardze. To wcale nie jest żart, to jest jak najbardziej prawdopodobne. I tymczasem zobaczcie, kolejna czarka. Troszkę śmieci, nawet nie troszkę, no ale niestety to jest las nadrzeczny. Woda tutaj nanosi wszystko, co ludzie do tej wody wcześniej wyrzucili. Nawet nikt tu specjalnie tych butelek nie musiał wyrzucać, po prostu wyrzucił je wcześniej do rzeki, do Raby. Dobra, może zaczynam zanudzać, ale ja tak tylko dopowiadam w charakterze dodatku do tego, co pokazuję, ponieważ przede wszystkim zakładam, że jest nadal szansa, że coś na waszych oczach jeszcze znajdę. Skoro tu jest tyle tych ciekawych grzybów i może nie tylko tych, to jest szansa, że znowu coś razem wypatrzymy, jak przed chwilą. Ale dobrze, może nie ma co marnować miejsca na karcie aparatu. Będę filmował, gdy coś znajdę. Zrobiło się trochę pochmurno, ale nie szkodzi. Tak, ja zawróciłem, teraz widzę. No właśnie, już wiem teraz, gdzie jestem. Trochę zawróciłem w stronę samochodu, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Szukamy dalej. Muszę się wam jeszcze przyznać, że ten film miał być filmem dla wspierających. Cześć, grzybofile! Witam serdecznie wszystkich moich wspierających, bo to specjalnie dla was kręcę ten dzisiejszy film. A witam was 28
kwietnia z okolic Gdowa, bo jak wiecie, jednym z bonusów, jaki mam właśnie dla osób, które wspierają rozwój mojego kanału, o czym możecie w szczegółach się dowiedzieć z osobnego już mojego nagrania, są właśnie dodatkowe filmy dla wspierających. Do wspierających zresztą możecie dołączyć w każdej chwili. Wszystkie informacje znajdziecie też pod linkiem grzybofil.pl/wesprzyj. W każdym razie chcę, żebyście wy wszyscy moi widzowie wiedzieli, że to dzięki wspierającym powstał ten film i to dzięki wspierającym mam okazję pokazać wam, a wy macie okazję zobaczyć smardze półwolne na moim nagraniu. Ale właśnie, no tutaj zawsze jest jakaś rozterka. Już doczekałem się zarzutu w którymś z komentarzy pod jednym z moich wcześniejszych filmów. Pytania właściwie takiego z zarzutem, czy filmy z grzybami są tylko dla wspierających. Zdziwiłem się, bo w sumie no nie, to wszystko zależy. Oczywiście w ostatnich czasach zdarzało się, wiosną przypomnijmy i zimą, że tych grzybów na moich nagraniach było dużo mniej. I chyba ktoś sobie pomyślał, że skoro na tych moich powszechnie dostępnych nagraniach grzybów jest mniej, no to pewnie te z grzybami zachowują dla wspierających. No nie, nie stosuję takiego podziału. Czasem się pojawiają grzyby na filmach dla wspierających, a czasem się nie pojawiają w ogóle. Czasem się grzyby pojawiają na filmach dla całej publiczności, a czasem się nie pojawiają w ogóle. Tu nie ma żadnej reguły. I zapewniam, że ja tutaj żadnego klucza nie stosuję. Natomiast dziś faktycznie no szkoda by mi było nie pokazać wam wszystkim tych smardzów. Tych smardzów półwolnych. Mam nadzieję, że wspierający teraz się na mnie nie oburzą, bo to miał być film dla nich kręcony, a nie właśnie od razu upubliczniany dla całej reszty widowni. Ale jakoś ciężko by mi było nie pokazać wam wszystkim tych cudowności. A dla wspierających dzięki temu będę miał oczywiście jeszcze jeden film, chociaż już chyba nie wyrobię się w kwietniu, więc w maju będą dwa, bo jest jeden miesięcznie film dla grona wspierających, do których, przypominam, cały czas możecie dołączyć. Tak więc wy, nie wspierający, docencie to, że to dzięki wspierającym mamy ten film, a wspierający, przepraszam, w maju będziecie mieli dwa filmy specjalnie dla was kręcone. I mam nadzieję, że oczywiście też grzybowe. Chodzi mi tylko o to, że smardz półwolny jest gatunkiem, którego nigdy nie pokazywałem na nagraniach. To nie jest to, że akurat się pojawił jakiś gatunek grzyba, no to postanowiłem go pokazać wszystkim, a nie tylko wspierającym. Absolutnie nic takiego. Dla wspierających też chcę kręcić filmy z grzybami. Jeżeli następnym razem znajdę smardza półwolnego czy napastniczkę jakąkolwiek na filmie dla wspierających, to będzie to film dla wspierających. Dobra, tyle, bo może za bardzo się tłumaczę. Ale chciałem to jakoś wyjaśnić pokrótce. Szukamy dalej. Kurczę, akurat zgasiłem aparat. I zaraz zobaczycie, co znalazłem. Ale staram się kontynuować ten kadr w tym miejscu, gdzie go uciąłem. Obróciłem aparat za siebie. I miałem go skierować w dół. A w dół zobaczcie, co jest. Kolejny owocnik. Któregoś ze smardzowatych. I tu bym głowy sobie urwać nie dał, ale myślę, że to też będzie smardz półwolny, ewentualnie napastniczka czeska. Ale jest na tyle wyżarty, że chociaż po sposobie przerośnięcia główki można by tutaj wydedukować. No tak, no mimo wszystko uznałbym, że to był smardz półwolny, ale gwarancji nie ma. W każdym razie ewidentnie nadal tutaj są, na skraju lasu. Kolejne smardzowate. A ja właśnie tutaj na skraju lasu swego czasu znalazłem, swego czasu, w ubiegłym roku, napastniczki stożkowate. Teraz, żebym się nie mylił, bo teraz mam trzy gatunki grzybów w głowie i jednocześnie się rozglądam i się boję, że wprowadzę tutaj jakieś zamieszanie i zacznę gadać coś od rzeczy i mylić te gatunki, przejęzyczać się po prostu. Opatrzcie, a to jednak napastniczka stożkowata. Tutaj jest, spójrzcie. No to mamy drugi gatunek dziś. Piękna i to duża. Jak na ten gatunek, ona jest naprawdę duża. Teraz zresztą się jej lepiej przyjrzymy. Albo lepiej przyjrzymy się drugiej, bo teraz zauważyłem obok drugą. Ta będzie chyba ładniejsza. Patrzcie na tę piękność. Tak, dzisiaj to już dam sobie spokój z kręceniem osobnych filmów. One są po prostu tak piękne.
Patrzcie na tę piękność. Ale jednak z poziomu ziemi widać więcej. Bo ta ścieżka, którą przyszedłem, miała na sobie jeszcze trzeci owocnik. Ja tam wyszedłem. Całe szczęście, że jej nie nadepnąłem. Tej w ogóle nie widziałem. Też napastniczka stożkowata. Cudownie. Czyli mamy co najmniej te trzy owocniki tutaj. Tak w odstępach co pół metra właściwie. Jak widzicie, one w odróżnieniu od zarówno smardzów półwolnych, jak i napastniczek czeskich, których jeszcze wam dziś nie pokazywałem, zobaczymy czy się uda, czy nie, czy na ten trzeci gatunek też natrafimy. W każdym razie w odróżnieniu od tamtych dwóch, ten gatunek, jego główka, jak widzicie, owocników tego gatunku jest najmniej pofałdowana, nie ma na sobie żeber, tak zwanych, taka niemalże gładka może być, choć to zależy, to są bardzo zmienne gatunki, wszystko o bardzo zmiennych cechach takich wizualnych. Nie da się tutaj tak bardzo, bardzo precyzyjnie określić, że tu ani żadnej fałdki ten gatunek nie ma, a inny ma zawsze ich bardzo dużo. O, tam jest czwarta, ale duże się w tym roku trafiły. W ubiegłym roku znalazłem tutaj znacznie, znacznie mniejsze napastniczki. Ta to jest gigantyczna wręcz, jak na napastniczkę stożkowatą. Teraz się do niej postaram dogrzebać. Chociaż to nie jest łatwe, tak by jej nie uszkodzić, bo to są bardzo owocniki o bardzo kruchych, gatunki o bardzo kruchych owocnikach. A zobaczcie, tu jest mrowisko, to może nie będę tego tak rozgrzebywał. Ale i tak cudownie. Jej, co za dzień. Na powrót w województwo, do województwa małopolskiego. Póki co, z tego trzydniowego biwaku wielkanocnego uważam za bardzo udany. Tutaj drobne fałdki widzicie chyba, prawda, na główce, bo tutaj mówimy o główkach, nie o kapeluszach, w przypadku smarcowatych wszystkich, do których napastniczka też należy. Piękności moje. Jejku. Dobrze, żebym teraz żadnej nie zadeptał. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak jak mówiłem, jesteśmy tuż obok miejsca, w którym ja je zlokalizowałem w ubiegłym roku. Wiecie co, doszedłem do drogi i do rzeki, wzdłuż której biegnie ta droga. I przejdziemy się wobec tego faktycznie zaraz w moje smardzówkowe miejsca. Miejsca, w których znalazłem smardzówkę czeską w ubiegłym roku. No bo to już by były trzy gatunki dziś grzybów. Tak więc chwila odpoczynku nad rzeką. Podładuję baterię. Zjem sobie kanapkę, bo już praktycznie całą baterię w aparacie zużyłem na te dotychczasowe ujęcia. Przeważnie bateria mi wystarcza niemal na całe nagranie z jednego grzybowego wypadu. Tak więc mam w głowie to, ile ja właściwie dziś filmuję. Ale to wszystko przez tę euforię, jakiej doznaję, gdy uda mi się coś tak ciekawego znaleźć, jak te dzisiejsze właśnie gatunki. Ale się cieszę, że wspierający wyciągnęli mnie w sumie dziś z domu na poszukiwania grzybów, no bo czułem się zobowiązany po prostu do spełnienia mojej obietnicy dla wspierających. Skoro kończy się kwiecień, no to pora na film dodatkowy. Chociaż nie miałem zupełnie na to za bardzo czasu, bo nadal mam do zmontowania dwa filmy, a więc gdyby nie wspierający, nie znalazłbym dzisiaj tych smardzów. Ale się cieszę. Dobrze, jeszcze kawałek mamy do mojego smardzówkowego z kolei miejsca. Albo wiecie co? Nie. Przepraszam za tą chaotyczność i spontaniczną zmianę planów co chwila, ale jednak dajmy się ponieść dziś chwili i tej przygodzie, bo jestem w takiej euforii, że nie mam cierpliwości do tego, żeby teraz przez pół godziny iść ścieżką w jakieś konkretne miejsce, żeby coś tam sprawdzić, skoro co chwila natrafiamy na ciekawe grzyby w zupełnie nowych miejscach. Nie mogę sobie tego odpuścić.
kto wie, co nas jeszcze ciekawego czeka. Tak więc jeszcze tutaj sobie zajrzę, bo tutaj też naparstniczki stożkowate w ubiegłym roku znalazłem. I to miejsce akurat jest, no tuż obok, miejsca, które mijam, więc tutaj sprawdzę. Natomiast tak, to pochodzimy sobie za chwilę po prostu po tych chaszczach i będziemy dalej szukać ciekawych grzybów. Tak, tutaj były naparstniczki, ale teraz jest tutaj tyle gałęzi, że nawet gdyby były, to byśmy ich nie zauważyli. No nic, przy okazji to miejsce sprawdziłem, ale warto się porozglądać dalej. Mamy kolejny stosunkowo wilgotny fragment tego lasu. To są bardzo sprzyjające okoliczności, natomiast są tutaj też świeżo powycinane drzewa, zalegające gałęzie ze świeżo pociętych drzew i krzewów. Więc nie wiem, czy w ostatnim czasie zbytnio zadeptane to miejsce nie było, bo same w sobie te gałęzie i generalnie rzecz biorąc martwa materia organiczna, rozkładające się drzewo, drewno, jak najbardziej sprzyja wielu gatunkom grzybów. O, i właśnie mamy chyba naparstniczkę. O, już widzę dwie. Widzicie? Jednak przyjemnie jest z wami znajdować grzyby na żywo. Już nawet nie wiem, co to ja mówiłem. To będzie chyba jeden z bardziej chaotycznych moich filmów. W każdym razie... Aha, zmierzałem do tego, że oczywiście rozkładające się drewno sprzyja wielu gatunkom grzybów. Ale tutaj akurat jest świeżo wycięte, więc być może bardziej ten teren jest zadeptany, bo jeszcze się to drewno za bardzo nie rozkłada. Ale to taka dygresja. Przejdźmy do rzeczy, tylko może poczekam, aż samolot przeleci. Chyba trochę hałasuje. No to wracamy do tematu. Widzicie już, gdzie są? Najpierw zobaczyłem tę, która jest dalej, czyli tamto. Już pewnie widzicie na środku ekranu, ale tu jest większa bliżej. Też na środku ekranu. Zaraz je delikatnie podsłaniam. Już chyba mówiłem, ale to są grzyby, a zwłaszcza właśnie napastniczki z marc, półwolne, może trochę mniej, o bardzo, bardzo kruchych owocnikach. Tam już widzę trzeci. O, i czwarty też widzę. Tam jest trzeci, a nie dostroi się aparat na przybliżeniu. Trzeci i czwarty tu na środku ekranu. Zobaczcie. Tu się skrywa takie maleństwo. I tam. Oj, jak cudownie. Bliziutko tego miejsca, w którym w ubiegłym roku ten sam gatunek właśnie znajdowałem, więc w sumie prawie w tym samym się pojawiły w tym roku również. No dobrze, poodsłaniam je trochę. Oto i one w promieniach słońca, które postanowiło jednak się odsłonić zza chmur. Ten owocnik jest chyba najwyraźniejszej budowy. Najłatwiej będzie tutaj dostrzec trzon, prawda? No ten ma może 3-4 cm przynajmniej powyżej ziemi. Taka część jego wystaje. Ten właściwie trzon tego jest całkowicie schowany w ziemi. A tutaj też za wiele nie widać. Nie będę może maltretował tych owocników. Ale frajda. Cudownie, że są naparstniczki stożkowate w tym przypadku. Nie mogę narzekać. To jest urodzaj, jak na tak rzadkie grzyby. Ale się cieszę, że się nie okazało, że jest za późno, że przegapiłem ten najważniejszy moment, bo to jest naprawdę takie krótkie okienko czasowe każdego roku, kiedy te owocniki się pojawiają i zanikają naprawdę na przestrzeni kilku, no kilkunastu, to już maksimum dni. Potrafię ich już nie być, potrafią być całkowicie rozłożone, więc to jest wręcz perfekcyjny moment. Tak więc cudownie, chociaż myślę, że ja tutaj jeszcze będę... Nawet nie myślę, ja to wiem, ja będę chciał tu wrócić w kolejnych dniach, o ile popada. Chyba, że teraz będą suche dni,
no to faktycznie nie będzie to miało większego sensu, bo pewnie te owocniki przeschną i za kilka dni może już niemalże nie być po nich śladu. Ale jeżeli chociaż trochę pokropi, to jeszcze mam nadzieję, że jakieś może również inne ciekawe gatunki uda się znaleźć. Tymczasem ja teraz będę się powoli kierował w stronę samochodu, bo ja już tu siedzę 2 godziny, a no nie ma sensu oddalanie się. Ja muszę przeczesać, spenetrować naprawdę porządnie ten las. Ten jego fragment chociaż, od którego zacząłem, bo tutaj są grzyby, widzę. Więc nie będę szedł nigdzie dalej, ale to nie koniec nagrania, szukamy dalej. Zobaczcie sobie sami, jak wygląda ten teren, który teraz przeczesuję. Piękny, chociaż trochę trudny, bo zarówno trudny do marszu, bo taki właśnie pozarastany chaszczami, gałęziami, które się kładą wręcz na tych właściwie nawet nie ścieżkach, tylko otwartych przestrzeniach, którymi mógłbym jakoś się przemieszczać, ale a z drugiej strony właśnie również podłoże jest już tak zielone, że wypatrzenie czegoś jest pewnym wyzwaniem, stąd ta moja prędkość niewielka przemieszczania się, byleby niczego tutaj nie rozdeptać, bo byłoby szkoda. No i są również kwiaty, też już bardzo dorodne. To są olbrzymy. Te mają ze 30 cm wysokości lekko. Na pewno powyżej 20, dużo. 25-30. Giganty. Choć pojawiły się i kleszcze. Zobaczcie na tego maluszka. Niewielki, ale jest. Na razie sobie spaceruję. Przeważnie na szczęście znajdują na sobie kleszcze dopiero gdy spacerują lub gdy są świeżo wbite. Takiego też przywiozłem z mojego niedawnego biwaku. Dosłownie właśnie przywiozłem, bo sprawdzałem się codziennie i po powrocie 2 razy się sprawdzałem całe ciało. Nie miałem nigdzie kleszcza, a następnego ranka na nodze jednak miałem jednego wbitego. Takiego świeżaczka, który pewnie na mojej odzieży lub plecaku przywędrował ze mną taki kawał świata. A tutaj chyba kogoś przyłapałem. Uciekają po trochę intymności. Mamy trzeci gatunek grzyba, moi drodzy. Widzicie go już? Nie powiem wam, co to jest. Nie ze złośliwości, nie z niewiedzy, tylko z braku możliwości powiedzenia wam, co to. Bo bez mikroskopu się tego nie orzeknie w przypadku tego typu grzybów. Na pewno jest to któraś z kustrzebek. Czyli z rodzaju peziza. Spójrzcie, jakie piękności w tej dziupli się chowają. No ale które? Niestety trzeba by je zbadać pod mikroskopem i to na świeżo, tuż po zebraniu. Natomiast chyba przyznacie, że wyglądają w tej właśnie takiej naturalnej dziupli niezwykle malowniczo. Są bardzo duże, jak na kostrzebki, cały taki bukiet i w różnym kształcie, co też jest charakterystyczne. Widzicie tutaj jakby takie czarki na środku, te bardziej płaskie troszkę, ale piękne są. Też bardzo przyjemne znalezisko, mimo że pozostanie anonimowe. Tutaj jest jeszcze takie małe skupisko młodszych. Piękności. Królestwo grzybów jest fantastyczne. W porządku, ja już będę wracał. I tak chyba wyszedł mi dosyć długi i nieco chaotyczny film, ale to przez te emocje. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.